Postanowiono więc wspinać się drogą czechosłowacką do kotła podszczytowego, a następnie już własnym wariantem osiągnąć główny wierzchołek. 4 września rozpoczęła się praca w ścianie. Trudna, mozolna. 20 września Walendy Fiut i Artur Heiser założyli obóz trzeci. Na początku października stanął obóz piąty. Jerzy, gdy dotarł do bazy u podnóża 3200-metrowej ściany skały i lodu, spostrzegł, że silny skład aktywnie działał pod jego nieobecność. Zakładając już 4 obozy. Zespół, którego celem był atak na szczyt, znajdował się już wysoko u góry. W jego skład wchodzili Krzysztof Wielicki, Mirosław Falko-Dąsal, Artur Heiser oraz Jan Nowak. Kukuczko postanowił więc dołączyć do zespołu wspomagającego, zajmującego się wynoszeniem sprzętu do wyższych obozów. Okazało się jednak, że Polacy pod ścianą nie byli sami. Dwójka młodych, ambitnych, lecz bez doświadczenia Francuzów, także planowała zdobyć Lhotse. Niestety od 5 października nadeszło załamanie pogody. Opady śniegu i silny wiatr uniemożliwiły dalsze działania górskie. Gdy nadeszła w końcu poprawa warunków atmosferycznych, himalaiści szybko wyruszyli w górę, zakładając obóz szósty na wysokości 7800 metrach. 22 października zespół Heiser, Wielicki, Dąsal i Fiut rozpoczęli atak szczytowy. Gdy koło południa dotarli na